Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na zupełnie inny filmik na moim kanale. Możecie słyszeć, że coś mi się dzieje z głosem, to jakaś choroba próbuje mnie dopaść i po prostu głos mi z lekka szwankuje, ale walczę ostro i się nie poddaję. No i tak, kochani, chcę Was dzisiaj zabrać na taką małą wycieczkę po miejscu, w którym teraz mieszkamy, ponieważ jesteśmy na wakacjach w pięknej miejscowości pod Dąbie. Jeżeli sobie właśnie tą miejscowość możecie sobie zobaczyć, gdzie ona jest dokładnie położona. Ona jest położona, słuchajcie, praktycznie nad samym morzem. Taka mieścina, no to nawet nie jest mieścina, to jest po prostu taka osada wypoczynkowa, słuchajcie, to jest jakby wycięta w środku lasu, taka polana, gdzie dookoła jest tylko las i morze i nic więcej. Kochani, jeżeli chodzi o miejsce, w którym jesteśmy, to jesteśmy w takim pensjonacie, który nazywa się Dom nad Morzem. Słuchajcie, przepiękne miejsce, przepiękne. Dom jest stosunkowo niedawno zbudowany, wyremontowany, jest pięknie. W środku panuje taki styl skandynawski, morski, a właśnie chcę Wam go pokazać, chcę Wam pokazać te różne detale, które tutaj mnie zachwyciły. Być może Wy tutaj też się wybierzecie ze swoją rodziną, bo naprawdę jest to godne polecenia. Jest to apartament czteroosobowy, ja jestem tutaj z mężem i z dwójką moich dzieci, z 3-letnim synkiem i z 2-miesięczną córeczką. Co też dla niektórych może się wydawać niemożliwe, żeby z takim 2-miesięcznym dzieckiem jechać gdziekolwiek na wakacje nad morze. Ale my się nie poddajemy i jeżeli się tylko chce, to można wszystko zrobić. Więc tutaj nasza córeczka sobie grzecznie śpi, a ja Was zaraz odprowadzę w tym wspaniałym pensjonacie. Jest rewelacyjnie. O, tak się prezentuje z ulic. My mamy apartament tam na samej górze. Tak wygląda recepcja, zobaczcie. Tak wygląda klatka schodowa. Wszędzie są takie piękne obrazy w stylu takim morskim. Poręcze są z takiej liny grubej. Obrazy są po prostu boskie. I tutaj jest nasz apartament 16. No i tak, kochani. Na samym początku może Wam pokażę. Tu jest moja Niuniusia. Mała Ninka, 2-miesięczna, która sobie słodko śpi i może pozwoli mamie trochę nagrać. To jest apartament czteroosobowy. Czteroosobowy z dużym tarasem, z pokojem dziecięcym i z łazienką, z prysznicem, z aneksem kuchennym. I muszę Wam powiedzieć, że to są rewelacyjne rozwiązania zastosowane. Absolutnie, słuchajcie, to jest mój styl i bardzo mi się tutaj podoba. Wiele rzeczy posprawdzałam i wiele rzeczy jest z Ikei. Posprawdzałam też, skąd są te obrazy, bo naprawdę są rewelacyjne. I tak, słuchajcie, tutaj mamy stół, tu jest jakby taka jadalnia połączona z sypialnią, czyli tutaj mamy jadalnię, tutaj mamy krzesła i zobaczcie, jakie piękne są to krzesła. Są takie duże, masywne, wiklinowe, bardzo fajne, bardzo wygodne i fajnie się na nich siedzi, super się przy nich je śniadania. Tam zrobiłam sobie mały kącik, gdy chcę skorzystać z internetu. Internet tutaj macie, jest tutaj Wi-Fi, internet śmiga jak marzenie, także możecie tutaj spokojnie korzystać z internetu. Co podoba mi się również podłoga. Zobaczcie, podłoga jest bezbłędna, jest po prostu bardzo praktyczna, bo wiecie co, ja im dłużej, słuchajcie, jestem matką, żoną i zajmuję się domem, wiem, że trzeba po prostu do domu wybierać najmniej brudzące się elementy i warto nad tym naprawdę długo
długo się zastanowić, jeżeli chodzi o wybieranie, nie wiem, zlewu, blatu do kuchni i takich różnych detali, czy podłogi, bo możemy wybrać sobie super po prostu błyszczącą, fajną podłogę, która będzie absolutnie zmorą, jeżeli chodzi o czyszczenie i wszystko będzie na niej widać. Tu macie takie obrazki z fajnymi napisami. Masz, spaceruj i płyń. Lampa podejrzewam, że jest z Ikei. Ja już oczywiście sobie tutaj sprawdziłam, skąd są te obrazy, bo one, zobaczcie, one są drukowane jakby na płótnie i one są, pochodzą, zobaczcie, www.bajeczneobrazy.pl. Więc jeżeli wejdziecie sobie na tą stronę, ja już też ją odwiedziłam, to również tam znajdziecie różne obrazy, które możecie po prostu sobie zamówić i wydrukować. Więc ja na pewno z tego skorzystam, bo na pewno będę chciała zrobić tamten obraz z tą latarnią. Jest tutaj zachowany taki minimalizm, ale wszystko tak bardzo do siebie pasuje i jest taką całością, wszystko tak razem współgra. Jak książka, której jeszcze nie zaczęłam czytać, Dom na szczycie klifu, ale mam nadzieję, że w końcu mi się uda. Super rozwiązaniem są również takie słomiane pufy, na których można sobie usiąść z tamtej strony, bądź po prostu oglądając film, wczoraj oglądaliśmy Czarownicę, można sobie na nich położyć nogi, też są super wygodne. Teraz dalej, dywan, bardzo fajny, taki wiecie, nie ściągający się, tylko tak bardzo fajnie przylega do podłogi, też bardzo fajny, taki szorstki, a kanapa też jest z materiału takiego, na którym po prostu, wiecie, nic nie widać, żadnych pyłków, żadnej sierści, bo to też jest ważne, jeżeli mamy zwierzęta w domu i wszystko nam obłazi, to naprawdę można dużo czasu spędzać na sprzątanie, a jeżeli na tym nie widać takich właśnie różnych rzeczy, to naprawdę można mieć godzinę, słuchajcie, dziennie do przodu. Zobaczcie, jakie wielkie lustro. To jest lustro postawione sobie od tak, oparte o ścianę, z takiego surowego drewna. I naprzeciwko, słuchajcie, tego lustra mamy aneks kuchenny, mały aneks kuchenny, który absolutnie wszystko ma i wszystko przy nim da się zrobić. Bardzo, słuchajcie, zachwyciły mnie, bo my mamy, ja mam w domu też takie kubki, tylko że czarne. Więc my chyba na powrocie jeszcze zajedziemy do Ikei i tutaj są duże talerze, małe talerze i miseczki w tym samym kolorze, takim fajnym morskim, pasującym tutaj do całości. To zlew, co też jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja mam w domu zlew, wiecie, ze stali nierdzewnej i to jest chyba najgorszy rodzaj zlewu, jaki może być. Bez przerwy na nim widać jakieś zacieki, chociaż i tak go wycieram do sucha po każdym myciu naczyń. To taki zlew granitowy jest chyba najlepszym, myślę, rozwiązaniem. Teraz zobaczcie, jaka tutaj jest fajna zasłona. I tu może nie ma jakiejś wielkiej ilości szafek, jest tylko ten aneks kuchenny. I wszystko możecie sobie schować, zobaczcie, za tą fajną zasłoną. I to naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. Więc wchodzimy sobie do pokoju dziecięcego. Zobaczcie, jakie fajne takie pieńki obwiązane znowu tą liną. Także ten styl się wszędzie tutaj powtarza. Łazienka wygląda tak. I to, co mnie w niej najbardziej zachwyciło, to zlew. Zlew jest z takiego jakby kamienia. Przepiękny. I tutaj ten jakby stół, blat, jest jakby z takiego betonu. Bardzo surowego. Zobaczcie, on jest bardzo tak surowo wykonany. Rewelacyjna sprawa, rewelacyjna.
To krzesełko, które widzicie tutaj, to również jest IKEA. Tu mam malutkie okienko z widokiem również na poddąbie. No i kochanie, teraz przyszedł czas już na chyba na wyjście na taras, więc zaraz sobie zobaczymy. Otwieramy. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Nie wieje tak jak wczoraj. O. Więc tu mamy stoliczek, można napić się winka. Zobaczcie, przepiękny taras. Tam jest właśnie okno od pokoju dziecięcego. Zobaczcie, jakie chmury odbijają się w oknach. Zobaczcie, jak jest tutaj pięknie. I tak jak mówię, tak jak widzicie obrzeża lasu, to jest tylko taka tutaj właśnie takie miejsce, wykrojone jakby z tego lasu. Przepiękne, bardzo blisko jest do morza, więc jeżeli ktoś, słuchajcie, naprawdę potrzebuje spokoju, potrzebuje wyciszenia, bądź jakiś artysta, nie wiem, chce napisać książkę, to tutaj jest chyba idealne miejsce. Ja bym bardzo chętnie mogła tutaj zamieszkać na rok, żeby poobserwować, słuchajcie, te wszystkie pory roku, jak one się tutaj za tym oknem zmieniają. Cudownie jest się po prostu tutaj budzić i widzieć ten wspaniały taras i te drzewa tam szumiące za oknem. Więc tak to się tutaj prezentuje. Tutaj moja laleczka malutka śpi. Tutaj zobaczcie, na ścianie przepiękna latarnia morska i ten motyw przewija się na wielu właśnie obrazach na klatce schodowej. Ja uwielbiam latarnie morskie. Tutaj jest jeszcze fajny metalowy żyrandol i na całym suficie belki. Ach, jeszcze muszę Wam pokazać wieszak, bo wieszak jest też godny uwagi. Tutaj tylko z takimi metalowymi hakami. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!